Satirka i jej mama. Ciekawe, na co czekają. Czy nie da się przejechać przez ten tunel? Trzeba to sprawdzić. Jeju, to zwałka kamieni. Kolejna zwałka. Jesteśmy uwięzieni. Spokojnie, mam zestaw narzędzi. Przydałoby się coś większego. Tina jest za słaba, by usunąć ten głaz. I jak my teraz stąd wyjdziemy? Tyle siły. Mamusia Tirki dziś wymiata. Zaraz zadzwonię do Eryka Koparki, żeby uprzątnął te głazy. Zapraszam na więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona. Tak, Grinko, tam jest pożar. Na szczęście Fiona Pożarowóz już jedzie. Ojeju! Tirka i jej mama ścigają się dla hecy. Ich silniki zagłuszają syrenę Fiony. Fiono, trzeba ci zamontować głośniejszą syrenę. Dalej, mechanusie. Załóżcie Fionie nową syrenę. Dobra. To musi być donośny, wyjący dźwięk. Gotowe. Daj głos, Fiono. Niezła wtopa. To był dzwonek do drzwi. Szukaj dalej. Ona ryczała jak dinozaur. Nam chodzi o wycie. Teraz było lepiej, ale musi być o wiele głośniej. Ten pachołek wygląda jak wielka tuba. Zamontuj coś w tym stylu na syrenie. No i to jest głośna syrena. Pa, Fiono! Dzięki za wizytę u Gekona. O, czołem, kochani. Dziś lodomobilka Wiki ma przegląd. Dopieszczamy tu ostatnie szczegóły. Dzięki, Żółta. Czy mogę prosić o śrubokręt? Musicie uważać, bo w tej rurze jest zimne powietrze. Służy do zamrażania lodów. Żółta! Nie wciskaj guzika!
Hanusie, za ratunek! A teraz skończmy naprawiać Wiki. Dzięki, Wiki! Pa, kochani! Czołem, kochani! Tu wasz Gekuś. Właśnie jedziemy do domu. Co? To mała Tirka. Co się stało, skarbie? Zgubiłaś smoczek? Nie martw się. Zaraz go znajdziemy. Do dzieła, Mechanusie! Poszukaj wśród tych czerwonych róż. Znalazłeś coś? Sprawdź zielony żywopłot. Może coś tam widzisz? Ten smoczek musi gdzieś tu być. Bardzo mi przykro, skarbie. Nigdzie nie mogę znaleźć smoczka. A? Bluź! Gratki, znalazłeś go! Chwileczkę, mała Tirko. A, mamy szczęśliwy finał. Dzięki za pomoc, kochani. Papatki! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Właśnie zainstalowałem nowy system alarmowy. Chyba ktoś jest w opałach. Holowniczka Tina do akcji! Przecież Eryk Koparka. Pewnie wjechał w głaz. Patrz, uszkodził sobie gąsienicę. O, Blusiu, wiem, że boisz się burzy. Ale musisz pomóc. Bądź dzielny, dobrze? Nie dosięgnę. Jestem za duży, nie wcisnę się tam. O, Rety. Trzeba się sprężyć. Widzę, że Tama zaczyna przeciekać. Bluś tam się zmieścił i już działa. Braweczka, Blusiu. Jesteś bardzo dzielny. Ojej, Tama za chwilę pęknie. Prędzej, Blusiu. Thank you.
gadki, Blusiu. Pokonałeś swój strach. I spójrz, cudna tęcza. Buziaczki od Gekusia. Pa! Fiona Pożarowóz. Co się stało? Sikawka nie działa? Zaraz sprawdzę. Spoko dętka, Fiono. Naprawimy raz, dwa. Wezmę najlepszy klucz. Dalej, mechanusie. Pomóżcie mi, proszę. Ojej! Nic ci nie jest, żółta? Cóż, problem rozwiązany, Fiona. Dziękujemy za wizytę w warsztacie Gekona. Papatki! Czołem, kochani! Witam w warsztacie Gekona. Dziś jest dużo błotka, więc nasza myjnia już gotowa. O, proszę! Mała Tirka przybywa na wielkie mycie. Cześć, mała Tirko. Ta wizyta to czysta frajda. Plum, plam i plusk. Gekomyjnia działa już. Coś tu nie gra. Ciągle jesteś brudna. No jasne. Nie dodaliśmy mydełka w płynie. Bez niego trudno dobrze wypucować auto. Mydełko sprawi taki cud, że zaraz zniknie wszelki brud. O! Dziwna sprawa. Przecież te szczotki powinny zmyć całą pianę. Aha! Już wiem! Mała Tirka jest nieduża, a te szczotki są za daleko. Myjnia się spisała. Mała Tirka jest śliczna i czysta. Duże brawka dla Gekusia. Pa! Czołem, kochani. Jestem Gekuś. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. To pierwsza wizyta małej Tirki w warsztacie. Dlatego ekipa warsztatu Gekona chce ją mega gorąco powitać.
Cześć, mała Tirko! Denerwujesz się? Spokojnie. Znamy swój fach. Tak, mechanusie? Tirusiu, stój! Ojeju, wystraszyliśmy twoją córeczkę. Spoko, droga mamo. Znajdziemy ją. Gazu, mechanusie! Trzeba szukać małej Tirki. Halo? O, mała Tirko. Gdzie ty możesz być? Schowałaś się, skarbie? Bo się denerwujesz. Wiesz co? Ja również. To jest twoja pierwsza wizyta. Chcieliśmy, by była super wyjątkowa. Więc nie masz się czego bać. I obiecuję, zajmiemy się tobą z wielką troską. Wszystko gra? Drzwi warsztatu otwarte już! Ta ekipa naprawi każdy wóz! Szerokie drogi, mała Tirko! Byłaś taka dzielna! Nie ma za co, mała Tirko! Dziękujemy, że odwiedziliście dzisiaj warsztat Gekona! Papatki! Skąd ten bałagan na drodze? Panie Łasico, wszystko gra? Uczyniłem Wiki najszybszym pojazdem na świecie i śmignęła, nim zdążyłem zamówić lody. Trzeba zatrzymać Wiki, bo spowoduje większą demolkę. Już tu jedzie. Jesteś gotów? Bluś, prędko! Wciśnij wyłącznik! Duże brawka, Blusiu. Ale wciąż nie dostałem zamówionych lodów. Nie cierpię rakiet. Dobra, mechanusie. Sprawdzimy, czy nic mu nie jest. Do zobaczonka. Pa! Chodź, Blusiu. Chyba już pora spać. Dobranoc, mechanusie. Bobuś? Co tu robisz o tej porze? Ojeju, pękło ci koło.
Zaraz wymienię. Ale musimy być cicho. Uff, mało brakowało. Nie. Dobranoc. Może teraz odsapnę sobie chwilkę. Świetnie, mechanusie! Warsztat ma być czysty i schludny. O! Słyszę, że mamy klienta. To rodzinka Tirów. Mama Tirki, mama Recykling i mała Tirka. Małej chyba coś dolega. Ząbek się chwieje? Nie ma się czym martwić, Tirusiu. Gdy wypadnie, włożysz go pod poduszkę, a rano znajdziesz tam złotą monetę. O nie! Mała Tirka kichnęła i ząb wyleciał. O nie płacz, znajdziemy go. Gazu, mechanusie! Fuj! Sorki, Grinko. To nie jest ząbek. Uważaj, żółta! O, już przeszukaliśmy warsztat, ale ten mleczny ząbeczek przepadł bez śladu. Chwila, moment. Nie sprawdziłem jednej rzeczy. Miotełki do kurzu Blusia. Aha. Proszę bardzo, skarbie. Jedź do domu i włóż ząb pod poduszkę. A was zapraszam na nowe i zabawne przygody w warsztacie Gekona. Pa, pa! Psik! Czołem, kochani. Eryk Koparka przyjechał na przegląd. Musimy sprawdzić, czy jest na tyle sprawny, żeby kopać. Kto mi pomoże? Chyba dzisiaj wybiorę... żółtą. Wiem, że chcesz się bawić, ale praca w warsztacie również może być zabawą. Najpierw sprawdzimy twój silnik, Eryku. Chcę usłyszeć, jak ładnie warczy. Stać cię na dużo więcej, Eryku. Świetny chwyt, żółta! Pora sprawdzić stalowe gąsienice. Ostatnia część przeglądu, Eryku. Zobaczmy, jak działa twoje ramię koparki.
Trzeba je naoliwić, żółta. Wspaniale, Eryku. Zakończyłeś przegląd i teraz możesz kopać rowy albo tunele. Chcesz z nimi zagrać, żółta? Czyli wolisz bawić się pracą. Wkrótce więcej zabaw przy pracy w naszym warsztacie Gekona. Hej, kochani! Witam was w warsztacie Gekona. Bobuś Autobuś ma właśnie przegląd. Zaraz kończymy. Stop! Mechanusie! Jestem na dachu! Bobuś! Bobuś! Ojej! On mnie nie słyszy! Mechanusie! Prędko! Wymyślcie coś! Uważaj! Przed nami jest most! Mali piraci drogowi! To wiadukt! Świetna myśl, Mechanusie! Może uda mi się złapać to... Aj! Pudło! Co teraz? Braweczka, żółta! Uratowałaś mnie! Nic nie wiedziałeś! Nie mam żalu! Nikt tu nie ucierpiał! Dziękuję za pomoc, Mechanusie! I co ja bym bez was zrobił? Pa! Okropnie się czuję. O rety! Busia Kerry ma dzisiaj przegląd. Zajmiecie się tym, Mechanusie? Wszystko dobrze? Co to za hałasy? Czuję się już dużo lepiej. Widzę, że Mechanusie świetnie się spisały. Duże brawka, Smyki! Blusiu! Bluś, gdzie jesteś?
Czołem, kochani! Dzisiaj pracujemy na dworze, bo zacięła się drabina Fiony. Bardzo wystaje. O! Trzeba też sprawdzić twoje opony, Fiono. O, Blusiu! Ktoś może mi przynieść podnośnik? Dziękuję! A teraz wezmę klucz. Skoczył jak piłka! Spoko, Redziu. Za chwilę cię ściągniemy. Grinka, Żółta, przynieście kocyk. Mam niezłą myśl. Redziu, kiedy powiem ci skacz, to skoczysz. Jasne? Skacz, Redziu! O! Blusiu, zadziałasz jak super bohater. Jesteś gotów? 3, 2, 1, leć! Bez obaw, złapiemy was! Spisałeś się, Blusiu. Wiwat, nasz super bohater! Do dzieła, mechanusie! Trzeba skończyć naprawę Fiony. I do zobaczonka! Pa! Cześć, kochani! Grinka ma urodziny i urządzamy imprezkę na plaży. Ho, luzik! Te balony z Helen dają niezły odlot. A, wszystko gotowe. Jeszcze tylko Fiona przywiezie tort urodzinowy dla Grinki. Uwaga, Fiono! Nie wjeżdżaj na grząski piasek. Gazu! Nadciąga przypływ! Jakoś cię wyciągniemy, Fiona. Aha! Możemy ją podnieść, używając twoich balonów. Wiem, że je uwielbiasz, Grinko, ale są potrzebne Fionie. Pożyczysz nam balony? Udało się! To działa! O, działa aż za dobrze! Fiona leci w dal! To jest to! Migusie, mechanusie! W samą porę, mechanusie! Już jadą wszyscy zaproszeni goście! Miło was widzieć, kochani. Dzięki za balony, Grinko. I najlepsze życzenia. 100 lat! Siemanko, kochani. Tu wasz Gekuś. Jest cudowny, słoneczny dzień i postanowiłem podglądać ptaszki. Spójrzcie, to bliźnięta. Berry i Kerry. Chyba mają odjazdową zabawę. O nie! Berry miał wypadek. Prędko, mechanusie, ratujmy go. Kolowniczka Tina do akcji. Nie, Berry. Zaraz wyciągniemy cię z wody. Bluś? O! He, he!
Hurra! Zrobię mały przegląd. To dziwne. Silnik nie chce zapalić. A, Busia Kerry pociesza brata. Jak milutko. O, wiedziałem, że coś nam tutaj wypłynie. Ta rybka utknęła w rurze wydechowej Berego. Dlatego silnik nie zapalał. Fajnie mieć wsparcie w czasie naprawy. To pomaga szybciej wrócić do formy. Dobrze, że rybce nic się nie stało. Koledzy się o nią martwili. Cóż, mamy szczęśliwy finał. Do zobaczonka wkrótce. Papatki! Czołem, kochani, pracowity dzionek. Wymieniamy opony małej Tirce i Maxowi. A gdzie jest Max? O, witaj, Max. Do dzieła, mechanusie. Żółta ma guza na głowie, więc do roboty, panowie! Śrubokręt! Prędko, żółta! Chyba zamienili opony. Nie szkodzi. Wszyscy są omylni. Teraz trzeba to odkręcić. O, nie martw się, Max, bo odzyskasz kółka. Fuj! Mała Tirko, wiem, że dobrze się bawisz. Ale to opony Maxa. Czy możesz mu je oddać? O, brawo, mała Tirko! To bardzo ważne, aby zawsze oddawać pożyczone rzeczy. Do zobaczonka! Papatki! Czołem, kochani! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Mamy bardzo spokojny dzień i robimy wiosenne porządki. A cóż to znowu za hałas? Autobobuś? Nie wyglądasz dziś za dobrze. Śmiało, zbadamy cię, biedaczku. O, rety. Bobuś chyba jest chory. Zobaczymy, jak możemy mu pomóc. Pewnie w chłodnicy jest mało wody. Do dzieła, mechanusie! Nie, to nie chłodnica. Chwila, moment. Aha, nasz Bobuś ma wyciek oleju. I przez to jego silnik strasznie chrypi. My to naprawimy. Już wiemy, czemu byłeś ponury. Bo olej cieknie ci z rury. Grinka zaspawa otwór raz, dwa. Na tej robocie świetnie się zna. Przykleję plaster i będzie klawo. Hura!
Bluś i Grinka! Brawo, brawo! Czujesz się lepiej, Bobusiu? Znowu zadowolony klient. Zawsze do usług. Odwiedzajcie warsztat Gekona. Papatki! Witam w warsztacie Gekona. Jest piękny, słoneczny dzień, więc nasz Redzio śmiga na dach. Musi podłączyć nowe panele słoneczne. Zgromadzą energię słońca i wytworzą prąd dla całego warsztatu. Hejka, Bobuś! Ojeju! Co za widok! Ale brudasek! A przecież umyliśmy cię wczoraj! Nieważne. Plum, plam, plusk i włączam Gekko myjnię już. Gotowe! Możesz ruszać w trasę, Bobuś. O! Znowu brudny. Jak to jest możliwe? Chyba trzeba cię wypucować ręcznie. Czyściusieńki. Teraz wracaj na trasę, Bobuś. Więc to dlatego byłeś brudny. Twój stary silnik tak kopci. A co byś powiedział na nowy silnik elektryczny? Czy panele już działają? Czysta energia słonecznej tarczy prąd do silnika zaraz dostarczy. Hurra! Wkrótce więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona.